Nowy sprzęt trafił do strażaków z Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Jego wartość to ponad 400 tysięcy złotych. Lekki samochód zaopatrzeniowy, namiot pneumatyczny, maski chroniące drogi oddechowe, myjki ciśnieniowe i 7 kompletów trzyczęściowych ubrań specjalnych to sprzęt, który zakupiono dla strażaków w roku ubiegłym za pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Uroczyste przekazanie całego sprzętu miało miejsce w siedzibie Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. To wszystko, co dzieje się w obrębie Państwowej Straży Pożarnych i Ochotniczych Straży Pożarnych, to jest nasza wspólna sprawa. Jesteśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli, zjednoczeni bez względu na to, po której stronie jesteśmy. Realizujemy szereg projektów, czy to unijnych, czy w ramach środków budżetu wojewody, czy Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tych środków pozyskujemy mnóstwo sprzętu i dzięki tej właśnie dobrej współpracy, tutaj wspominał pan poseł, udaje nam się doposażać jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych. W tamtym roku udało nam się kupić 19 samochodów dla jednostek OSP za kwotę 16 milionów. W tym roku kupimy na pewno 35 za kwotę prawie 36 milionów, a z tego co wiem, to jeszcze będą dodatkowe środki i również będziemy je dedykować dla ochotników. Chciałbym powiedzieć, że te samochody, które tu, szanowni państwo, widzicie, samochód dostawczy, to nie jest tak do końca samochodem typowo dostawczym. Ten samochód również przewozi sprzęt typu pompy szlamowe, zbiorniki przenośne i może być dysponowany w ramach działań nie tylko na terenie naszego miasta i powiatu, jak i również na terenie województwa, a nawet kraju. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotą 54 tysięcy złotych wsparto również zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Do niego dołożyło się zarówno miasto Tarnobrzeg, jak i Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu porówno kwotą 50 tysięcy złotych. Staramy się pomagać straży i będziemy pomagać nadal. Uważamy, że jest to niezbędne, że straż jest dla nas podstawą bezpieczeństwa, dlatego możecie na nas liczyć. Przy okazji przekazania sprzętu nie zabrakło też licznych podziękowań, tak za wsparcie dla strażaków, jak i dla samych druhów, za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy. Bardzo chcę podziękować za to, że zawsze jesteście na posterunku. Strażacy tarnobrzescy, PSP, OSP zawsze są na miejscu. Walczycie z wodą, walczycie z ogniem, walczycie z COVID-em. Takie to czasy nastały. Za to wam serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców, bo faktycznie sprawdziliście się w tej roli. Dziękuję tutaj komendantowi i wam strażacy za to, że zasilacie szeregi praktycznie wszystkich jednostek OSP w powiecie tarnobrzeskim. A to jest bardzo duża wartość dodana. Przede wszystkim podnosicie jakość wyszkolenia naszych druhów, jak również wasz udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych, które wykonujecie już po swojej pracy, całkowicie społecznie. Gwarantuje to, że inni są bezpieczni, a mieszkańcy zawsze mogą liczyć, że wyjdą cało z opresji. Cały sprzęt poświęcił ksiądz kanonik Andrzej Machowicz.